Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Robloxa. I tym razem Restaurant Tycoon 2. Granowa, troszeczkę sobie pograłem, jak widzicie, mam lewar w drugi. Ogólnie przepraszam was za głos, ale mam coś nie tak. A więc startujemy i zobaczymy, czy uda mi się opanować swoją restaurację. Ogólnie kupiłem sobie nowe ubranka i ładnie to teraz wygląda. Lecimy do naszej restauracji, pokażę wam, co zrobiłem, ponieważ nie aż tak dużo. Zrobiłem... co ja zrobiłem? Dałem tylko sobie... jak to się nazywa? Kelnera i dałem szefa. No. I tak to wygląda. Więc całkiem ciekawie. Też sobie weźmy jedno, żeby nie było, że tutaj tylko tak, wiecie, robię. Ogólnie tutaj trzeba naprawdę dużo robić myszką, klawiszami, no wszystkim po prostu, więc... Cyk, otwieramy piekarnik. I nam się robi pizza serowa w piekarniku. Dobrze, no i mamy zamówienie zrobione. Też zaniosę jedno, żeby wam pokazać. I mamy kolejny nowy ten. Cyk. O, tak. Mam nadzieję, że muzyczka leci, bo coś tam popróbowałem. Ale nie jestem tego pewien. Oczywiście nagrywamy znowu przez OBS-a, czyli najlepszą nagrywarkę. Nie wiem, dlaczego powiedziałem nagrywarkę. Ale zobaczcie, co tam jest. Zobaczcie, co tam stroi. A nie, nie z tej strony. Zobaczcie, co tam stoi. To jest najlepsza podróba IKEA, czyli IKEA. Tak jest. Chyba, że ja się nie znam i jest taki sklep, ale wątpię, więc to jest raczej podróba IKEA. Więc no. Za chwilę tam się przejdziemy. Moja restauracja ma na razie dwie gwiazdki. No, prawie dwie gwiazdki. Wartość to 2500. Jedzenie 0.1. Co? Dlaczego jedzenie 0.1? Halo? Dobra, serwis 1.3, design, clean i tak dalej. Dobra, zbierzmy hajs, żeby nowi przychodzili. A my może sobie dodamy jakieś nowe jedzenia? Nie, nie mamy? A nie, mogę chyba... O matko. Dobra, otwieramy skrzynkę normalnie, co jest go, nie? Spaghetti bolognese. Italii. Otwieramy jeszcze jedno. Halo? O, dobra, dziękuję. I co? Garlic bread. O, garlic bread to ja jadłem kiedyś. I ostatnio skrzyżka. No dawaj. Może coś z Niemczech? United States. Onion rings. No i pięknie. I tak się tutaj teraz te nowe rzeczy zdobywa, bo wcześniej było tak. O, wybierasz sobie tam, już nie pamiętam, jak to się nazywa. Wybierasz sobie kraj i masz wszystkie dania z tego kraju. Tutaj jednak musimy te dania kupować. Zobaczmy, mamy nowe rzeczy, tak? Znaczy teraz mamy nowy akurat nowe zadanie, garlic bread. Garlic, nie wiem, co to znaczy, ale na pewno jak to się nazywa? No jest to chleb, garlic to jest chyba cebulowy czy coś takiego? On, no nie wiem, no. Garlic bread. I najlepsze jest to, że dodali animację jedzenia. Widzicie? Dodali nóż. Czy ja to mogę zabrać? Nie. Ale tak, to jest taki chleb czy coś. O, mogę zabrać naczynia. Czy ja usłyszałem animację jedzenia? Dobra. O, hajs. Mam trochę hajsu, więc chodźmy do naszej pięknej IKEA. Niestety teraz już nie można się teleportować do pięknej IKEA i wszystko musimy chodzić sami.
Oh my god, dobra. O Jezu! Nie, wiesz co, dobra. No, co by tutaj kupić, jak myślicie? Może więcej stołów właśnie, bo z tym jest problem. Jaki stolik? Taki? Idę na szybkości zobaczyć, czy jaki mam stolik u nas w restauracji. To są takie małe, dobra. Naprawdę nie można się teleportować, czy ja coś źle robię? Chyba nie, nie można. Albo nie wiem, trzeba mieć VIP-a czy coś. Dobrze, więc to był taki mały stolik, to był ten chyba. Także są fajne.